Zasada lustra działa. Działa zawsze, nawet jeśli w to nie wierzymy. I dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć, jak to wygląda w przypadku, kiedy ktoś nas wkurza. Ogólnie my oczywiście wiemy, że jeśli ktoś nas denerwuje, to znaczy, że mamy w sobie taki wzorzec. Najprostszy przykład, z którego już korzystałam, przypomnę króciutko. Załóżmy, że denerwuje nas kolega, który się spóźnia. Oczywiście denerwuje nas nie sam kolega, tylko fakt spóźniania się przez niego do pracy. Jeśli czujemy emocje w związku z tą sytuacją, to znaczy, że mamy gdzieś jakiś wzorzec, który wymaga uzdrowienia. I to najczęściej jest taki wzorzec związany chociażby z tą punktualnością czy z wymaganiem. To może być coś takiego, że w dzieciństwie karano nas za to, że się spóźnialiśmy. Mogą być oczywiście też jakieś inne wzorce, na przykład to, że my ciężko pracujemy i czujemy taki dyskomfort związany z tą naszą ciężką pracą, a ktoś tu przychodzi sobie później i na przykład urywa 20 minut czy nawet pół godziny z tej pracy, a więc finalnie, biorąc tę samą pensję, pracuje krócej. Czyli znowu jakiś wzorzec dotyczący niesprawiedliwości, ciężkiej pracy, bycia wykorzystywanym przez życie itd., itd. Ale ponad tym wszystkim jest coś, na co chciałam Wam zwrócić uwagę. Każdy z nas, każdy bez wyjątku, ma w sobie wbudowaną taką zazdrość. To jest oczywiście emocja, której można się pozbyć poprzez podnoszenie poczucia własnej wartości, poprzez rozwijanie miłości do siebie, docenianie i kochanie siebie. Można jak najbardziej, dlatego od razu to mówię. Natomiast ta zazdrość jest bardzo mocno w nas zakotwiczona. Ta zazdrość bierze się z dzieciństwa. Zwróćcie uwagę, że małe dzieci reagują prawie zawsze w ten sposób, jeśli widzą kogoś, kto może coś robić. Na przykład zwracamy naszemu dziecku uwagę, żeby nie kłamało, a ono mówi, no ale tato też kłamie. Albo mówimy, nie jedz lodów, bo się przeziębisz, nie kupię ci teraz lodów. A dziecko widzi, że inny ktoś tam je lody i mówi, no ale on może, dlaczego ja nie mogę? I tak dalej. Takich przykładów oczywiście może być mnóstwo, ale jest to pierwsza reakcja każdego dziecka. Ale on może, ale ona może, dlaczego jej im wolno, a mi nie wolno? Dziecko cały czas porównuje się z innymi. Na tym też polega rozwój, że my żyjąc w społeczeństwie, porównujemy się z innymi cząstkami tego społeczeństwa, a więc z innymi ludźmi. Dziecko w ten sposób uczy się własnej tożsamości, sprawdza, porównuje, czy jest dopasowane, czy wygląda tak jak inni. Ale w tym dopasowaniu i w tym porównywaniu się dziecko odnajduje też te wszystkie elementy, które z jego punktu widzenia są niesprawiedliwością. To jest taki element, taka jakość, która zostaje w nas, nawet kiedy jesteśmy dorośli. I pomimo, że dojrzały człowiek nie reaguje z poziomu dziecka i nie mówi, no ale jemu wolno, a mi nie wolno, no dlaczego? To wewnątrz, nasza podświadomość dokładnie tak reaguje. I teraz, wracając do tematu wybaczania. Czasem mamy z tym problem. Mamy problem ze złością, która się w nas pojawia, dlatego że ktoś robi coś nie tak. I oczywiście my zawsze będziemy to racjonalizować i tłumaczyć, bo on postąpił źle. Na przykład, wracając do przykładu spóźnienia, możemy powiedzieć, ja się złoszczę, bo spóźnianie się jest złą rzeczą, jest nieodpowiedzialnością. I wydaje nam się, że no przecież takie to logiczne, więc wszystko tutaj gra. Otóż nie gra. I właśnie trzeba wiedzieć, gdzie jest ta prawdziwa przyczyna. Czasami złościmy się dlatego, że my się nie spóźniamy. I to jest trochę na tej zasadzie. Jemu wolno, a mi nie, właśnie z poziomu małego dziecka. Czyli jakby to poczucie niesprawiedliwości jest silniejsze niż to, co podpowiada rozsądek. Bo zdrowy rozsądek i dojrzałość, i dorosłość mówi, że człowiek no, powinien być punktualny, że bycie punktualnym jest dobre, a spóźnianie jest niewłaściwe. I to jest tak oczywiste, że nikt się nad tym nie zastanawia. Ale przecież wewnątrz małe dziecko
nie skupia się na tym, co jest właściwe, tylko na tym, co jest wygodne. Jemu wolno przyjść później, a ja muszę o 5 rano wstawać, żeby zdążyć na przykład na autobus. Poczucie niesprawiedliwości będzie zawsze tym najsilniejszym elementem, który będzie domagał się uzdrowienia. Tak jak wspomniałam wcześniej, z jednej strony oczywiście możemy tłumaczyć to w sposób racjonalny, czyli pokazywać naszej podświadomości, co jest dobre, ale przede wszystkim trzeba pokochać siebie. I to jest ta druga najważniejsza rzecz. Zawsze miłość do siebie pozwala nam poczuć się szczęśliwymi w tej sytuacji, w której jesteśmy. Człowiek, który kocha siebie, nie porównuje się z innymi, nie ma takiej potrzeby. Człowiek, który naprawdę kocha siebie, kiedy widzi, że ktoś się spóźnia, w ogóle się tym nie przejmuje, ponieważ jest mu dobrze tu, gdzie jest. I myśli sobie, no biedny człowiek spóźnił się, albo w ogóle się tym nie zajmuje. I teraz zwróćcie uwagę, bo to też jest ciekawa rzecz. Nie wszyscy reagujemy tak samo i to jest potwierdzeniem tych naszych wewnętrznych wzorców. Bo gdybyśmy wszyscy jednakowo reagowali na to, że ktoś się spóźnia, albo ktoś tam zdradza żonę czy męża, albo ktoś tam kradnie, nie reagujemy jednakowo. Oznacza to, że jeśli widzimy złodzieja, bardziej, mocniej, boleśniej reagujemy wtedy, kiedy mamy wzorzec dotyczący tego tematu. Czyli na przykład, kiedy zostaliśmy okradzeni, tak? I już od razu pojawia się ból związany z takim doświadczeniem. Ale po drugie, właśnie wtedy, kiedy szczególnie ciężko pracujemy, kiedy mamy w sobie takie przekonanie, że życie jest dla nas surowe, że życie jest takie ciężkie, że tak ciężko w tym życiu musimy pracować. I nagle pojawia się złodziej, który łatwo, lekko i przyjemnie pach i ma pieniądze. I nas to denerwuje. Dlaczego? Niesprawiedliwość. On może, a ja nie. I oczywiście nasze wewnętrzne sumienie nie pozwoli nam kraść. Nasz wewnętrzny rozsądek, nasz wewnętrzny dorosły będzie mówił, to co robisz jest właściwe, no ale jemu jest lepiej, bo on ma lekko, łatwo i przyjemnie i nie musi tak ciężko pracować. Zobaczcie, jakie to jest ważne, żeby wyłapać to poczucie niesprawiedliwości i krzywdy wynikającej z tego, że on ma lepiej. On wcale nie ma lepiej, bo bycie złodziejem wcale nie jest lepsze, tak? To samo dotyczy człowieka, który się spóźnia i ma taki wzorzec i musi ten wzorzec uzdrowić, bo inaczej całe życie będzie się męczył. Straci tysiące pięknych okazji, być może zrezygnują z niego piękne kobiety albo wartościowi przyjaciele. No wiadomo, wtedy kiedy kochamy siebie i postępujemy właściwie, wtedy jesteśmy szczęśliwi. Natomiast pamiętajcie, warto wychwycić to wewnętrzne poczucie takiej krzywdy, że no on może, a ja nie mogę, czy ona może, a ja nie mogę. I uzdrowić to poprzez kochanie siebie i poprzez pokazanie swojemu wewnętrznemu dziecku, że moje życie jest dobre i pełne miłości, moje życie jest dobre i pełne radości.